Spójrzmy na zadanie kolejne. Tutaj będziemy chcieli wyznaczyć dziedzinę tego wyrażenia. Otóż zwróćcie uwagę, że my tutaj mamy licznik oraz mianownik, mamy ułamek, a wiemy, że kreska ułamkowa nam zastępuje znak dzielenia. Czyli musimy się zastanowić, przez co nie wolno dzielić. No nie możemy podzielić przez 0. Czyli my w tego typu przykładach musimy dopilnować, aby w mianowniku nie znajdowało się 0. Jak to zrobimy? Otóż zapisujemy sobie to, co mamy w mianowniku, czyli x odjąć 1 w tym przypadku i zapisujemy, że to musi być po prostu różne od 0. No i jak rozwiązać to, co mamy tutaj? Wystarczy minus 1 przenieść na prawą stronę. No i otrzymamy, że x musi być różne od 1. No i faktycznie, jeżeli weźmiemy sobie tą jedynkę, podstawimy w miejsce x, to w mianowniku mielibyśmy 1 odjąć 1, czyli 0. My tego 0 nie chcemy mieć, dlatego x od jedynki musi być różne. Jak to zapisać? No możemy zapisać to na przykład w ten sposób, że nasza dziedzina to zbiór liczb rzeczywistych z wykluczeniem jedynki. No i pamiętajcie, że gdy wykluczacie poszczególne liczby, żeby je po prostu zapisać w nawiasie klamrowym. Podobna sytuacja będzie tutaj. W mianowniku nie chcemy mieć 0, czyli to, co mamy w mianowniku, musi być od 0 różne. Zatem 2x musi być różne od 6, no i obie strony dzielimy przez 2, czyli x musi być różne od 3. No i zapis dziedzina, możemy tak, możemy w ten sposób, to zbiór liczb rzeczywistych z wykluczeniem 3. Możemy sprawdzić, gdyby pod x w mianowniku podstawić 3, mamy 2 razy 3, 6, 6 odjąć 6 to będzie 0, my 0 nie chcemy mieć w mianowniku, czyli wszystko nam się zgadza. Przykład kolejny. Tu mam podpunkt C, czyli 3x plus 9 musi być różne od 0, czyli 3x musi być różne od minus 9, obie strony dzielimy przez 3, czyli x musi być różne od minus 3. Czyli dziedzina to zbiór liczb rzeczywistych z wykluczeniem minus 3. Przykład z podpunktu D. 2x plus 5 musi być różne od 0, zatem 2x musi być różne od minus 5. Obie strony dzielimy przez 2, czyli x musi być różny od minus 5 drugich, czyli od minus 2 całych 1 drugiej, zatem dziedzina to zbiór liczb rzeczywistych z wyłączeniem minus 5 drugich.